W międzyczasie ja już także załączam prezentację i transmisję na Facebooka, tak jak zawsze. Dajcie nam znać, czy nas widać i słychać na czacie. Ogólnie idzie ocieplenie, więc dzisiaj chyba już nie będę się pytał, ile stopni macie za oknem, ale zawsze możecie dać, czy śnieg się u was utrzymuje jeszcze. Czy ktoś jest z Zakopanego, bo to też jest takie dla mnie ciekawe, bo w Zakopanym straszne podobno zrobili ostatki na Krupówkach. Nie miałem czasu dzisiaj tego sprawdzić, ale taka impreza była niezła. Tak, też więc, jestem ciekawa. Tak więc to tak jakby off topic, natomiast moi drodzy, zacznę od zapowiedzi. Witam was bardzo serdecznie, jak co poniedziałek. Niektórzy być może już z nami są kolejny raz, niektórzy pierwszy raz. Ciemnym gościem jest wyjątkowo nie nauczyciel. Dlaczego powiem wyjątkowo? Bo z reguły bywają u nas sami nauczyciele. Czasami trafi się ktoś z jakimś doktorem. Pozdrawiamy doktora Macieja Dębskiego. Natomiast słuchajcie, dzisiaj Monika Regulska, mimo że nie nauczyciel, to bardzo blisko edukacji, ponieważ Monika aż od 2006 roku, to jest naprawdę kawał czasu, to praktycznie ja pracuję w szkole od 2003 roku, to raptem ciut krótszy staż, słuchajcie, pracuję w takiej instytucji, która nazywa się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Łatwo to zapamiętać, FRSE, i zajmuję się takim projektem, o którym właśnie dzisiaj będziemy mówić, nazywa się e-twinning. Dajcie znać, czy słyszeliście o e-twinningu, na pewno część z was o tym słyszała, kto nie słyszał, to jest w bardzo dobrym miejscu, bo my właśnie dzisiaj, słuchajcie, będziemy wam opowiadać o tym, czym jest e-twinning i będziemy starali się was zachęcić, że jeżeli nawet jesteście, a na przykład byliście do tej pory nieaktywni, to żeby jednak troszeczkę uruchomić tej swojej wyobraźni i zapału i do tego e-twinningu do nas dołączyć. Tak więc słuchajcie, Monika to taka kobieta kombajn, ja to tak powiem, bo zajmuje się, słuchajcie, praktycznie wszystkim, czyli social media szeroko pojęte, Facebook, Twitter, Instagram, ale ma też własnego, prywatnego Instagrama, to jest Simple Pleasures, tak się nazywa, dobrze Monika, pamiętam, to takie jeszcze do tego nawiążę na koniec, słuchajcie, bo wam będę zachęcał, żebyście śledzili, bardzo ciekawy Instagram, natomiast oprócz tego, słuchajcie, zajmuje się kontaktami przede wszystkim właśnie w Polsce z e-tunerami, rozwiązuje, to jest tak, gasi pożary i z reguły to jest tak, że jak jest pożar, gasi go tego samego dnia, na cuda każe poczekać około 2-3 dni i naprawdę potrafi zdziałać cuda, ale przede wszystkim jest tą osobą, która jest po tej drugiej stronie słuchawki, jeżeli macie jakiś problem i zadzwonicie do e-twinningu lub coś potrzebujecie i jak najbardziej, słuchajcie, nie ma takiej osoby, która by nie pomogła, nawet jakby nie chciała, to i tak zawsze pomoże. I dzisiaj zaprosiłem Monikę, żeby opowiedziała nam troszeczkę o tym e-twinningu, a później postaramy się pokazać, ja jako e-twinier i ambasador projektu e-twinning od kilku lat już, postaram się pokazać, co na przykład dla mnie jest ważnego w tym projekcie i dlaczego ja zdecydowałem się na e-twinning, być może też jak do tego doszło, bo to też jest bardzo fajna i ciekawa historia. I tak naprawdę postaram się pokazać, z czym to się je. Ja was zostawiam z Moniką, tak więc będę na czacie w razie pytań i odpowiadam na dwa proste pytania, które często się powielają. Słuchajcie, będzie nagranie oraz certyfikat. Nagranie jutro, a certyfikat na koniec. Na koniec właśnie naszego webinaru. Osoby, które nas obserwują na Facebookach, na różnych stronach, to tak więc zaglądajcie po certyfikat na profil naszego partnera technologicznego, czyli Mentor Systemy Audiowizualne. Tam po 21 zostanie wklejone, a wy, którzy jesteście z nami na Click Meetingu, to tutaj na czacie będzie wszystko na bieżąco wklejone i tu też możecie zadawać pytania, a te z Facebooka będę przeklejał, także później i mówił Monice. OK? Dobra, zostawiam was z Moniką. Monika. Dzięki. Co prawda trochę ciężko tak siedzieć te kilka minut i z kamienną twarzą słuchać tego wszystkiego, co Sylwester na mój temat mówi. Faktycznie w e-twinningu już od tych kilku paru lat jestem. Co prawda jak się to policzy, to poczułam się trochę jak dinozaur, ale od tego 2006 roku e-twinning to naprawdę moja pasja i przyznam szczerze, nie wyobrażam sobie innej pracy.
Kiedy zaczynałam myśleć o swojej karierze zawodowej, chciałam być nauczycielem, a dokładnie nauczycielem biologii. Wyszło jak wyszło, zostałam w branży edukacyjnej, ale z innej strony i teraz mam nadzieję, że chociaż częściowo wspieram działania nauczycieli, którzy walczą na pierwszej linii frontu. I myślę, że tym wsparciem program eTwinning służy naprawdę efektywnie. Ja dzisiaj postaram się Państwu krótko i przystępnie przybliżyć właściwie, czym jest program eTwinning i jakie realne korzyści może się odnieść z przyłączenia się do niego. Jak będę przynudzała, myślę, że Sylwester przerwie mi odpowiednio i da znać, że powinnam ruszyć do przodu, także obawiam, mam nadzieję, a nie obawiam się, że spędzimy ten czas naprawdę miło i efektywnie. eTwinning wystartował już w 2005 roku jako przede wszystkim współpraca szkół z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ponieważ te nowoczesne technologie dopiero pojawiały się, dopiero stawały się dostępne dla nauczycieli. W trakcie wprowadzania idei programu eTwinning dołączyliśmy do niego rozwój zawodowy, tak aby przygotować nauczycieli jak najlepiej do korzystania z tej technologii i realizacji podstawowej zasady programu eTwinning, czyli współpracy online. Z czasem to wszystko, co dostaliście Państwo do dyspozycji, stało się takim bardzo prężnie działającym portalem społecznościowym dla nauczycieli, który mam nadzieję obejrzycie Państwo samodzielnie na swoich własnych profilach już wkrótce. Do programu eTwinning od samego początku zapraszamy wszystkich nauczycieli i pracowników merytorycznych szkół, które realizują obowiązującą podstawę programową i pracują z uczniami od 3 do 19 lat. Nie ma znaczenia, czy jest to szkoła publiczna, społeczna, czy szkoła prywatna. Nie ma znaczenia, jakiego przedmiotu Państwo nauczacie. Jeżeli na przykład też pracujecie w bibliotece szkolnej, jesteście pedagogiem, logopedą, bramy eTwinning są dla Was otwarte, jesteście tam zawsze mile widziani i na pewno znajdziecie wielu podobnych Wam pasjonatów edukacji, nauczycieli działających w podobnym do Was zakresie, z którymi będziecie mogli współpracę nawiązać i z którymi Wasi uczniowie będą mogli wspólnie realizować to, co dla nich wymyślicie. W ramach programu eTwinning możecie nawiązać współpracę z każdym krajem europejskim, a także z tymi, które tutaj wylistowaliśmy dla Was na prezentacji. Są to kraje stowarzyszone oraz kraje, które określamy jako eTwinning Plus. Są to bardzo ogólnie mówiąc kraje znajdujące się po sąsiedzku terenów Unii Europejskiej, które skuszone możliwościami programu eTwinning chciały do nas dołączyć i biorą w tym momencie udział na zasadach bardzo podobnych do tych, które obowiązują wszystkich partnerów z terenów Unii Europejskiej. Bardzo zachęcam do tego, żebyście zwrócili swoją uwagę właśnie na tę grupę. Znajdziecie tam bardzo wielu, bardzo rzetelnych i bardzo zaangażowanych partnerów. eTwinning funkcjonuje, tak jak powiedziałam, już 16 rok i ma naprawdę bardzo, bardzo dobrze zapowiadające się statystyki, bo w tym momencie jest już ponad 900 zarejestrowanych nauczycieli, kilkaset tysięcy zrealizowanych projektów i ta popularność nie bierze się znikąd. eTwinning ma bardzo przystępną ofertę. Tak jak już słyszeliście, jest niemal dla każdego edukatora pracującego w określonym przedziale wiekowym, mam tutaj na myśli przedział wiekowy uczniów, jest bardzo prosty w obsłudze, nie wymaga żadnych nakładów finansowych, nie stawia ograniczeń. Jeżeli macie moce przerobowe, pomysły, możecie realizować równolegle wiele projektów. Wasza praca też nie zablokuje aktywności i kreatywności kolegów z waszej szkoły, bo w jednej szkole każdy nauczyciel może się zaangażować i ten nauczyciel może realizować zupełnie niezależnie od swoich kolegów własne działania, własne aktywności. Minimum formalności, minimum procedur, proces rejestracji jest krótki, bardzo intuicyjny. Kolejny formularz to rejestracja projektu, a ewentualne następne to są aplikacje o nagrody. Program eTwinning też program eTwinning możecie Państwo też wykorzystać do realizacji innych Waszych edukacyjnych aktywności. Jeżeli Waszym głównym celem są projekty Erasmus, jeżeli to jest priorytetem w Waszej szkole, możecie Wasze eTwinningowe konta, portal, możliwości, które oferujemy, wykorzystać do realizacji właśnie projektów Erasmusowych.
i tuning, i myślę, że to jest idealne połączenie, bo i tuning, jeżeli skłaniacie się ku takim rozwiązaniom, które wymagają jednak pewnych środków, niestety nie zapewni Wam dofinansowania, czy to na wyjazdy, szkolenia, czy na sprzęt do szkoły. Łącząc to właśnie z takim projektem Erasmus czy Cover, możecie uzyskać po pierwsze benefity z tamtych programów oraz wspomnianą już przeze mnie bezpieczną przestrzeń, bezpłatne formy rozwoju zawodowego i minimum formalności. E-twinning niesie za sobą też coś, czego nie znajdziecie w takiej ilości w wspomnianych przeze mnie Erasmusie i Coverze. Chodzi tutaj o elastyczność. I e-twinning możecie wszystko dopasować do swoich potrzeb, do potrzeb swoich uczniów, decydując od początku do końca o tym, jaka będzie tematyka Waszych działań, jakie aktywności włączycie w Wasz projekt, jak długo to wszystko potrwa. Możecie to modyfikować na bieżąco, obserwując reakcje uczniów, dyskutując z partnerami, dobierając czy to jakieś popularne aktywności, czy akurat najpopularniejsze narzędzia. To wszystko możecie modyfikować od początku do końca, w trakcie trwania projektu. Jedyne, co Was ogranicza, to Wasza wyobraźnia i oczywiście kwestia uzgodnienia tych zmian z partnerami. My się staramy cały czas wspierać to, co wymyślicie i te wszystkie zmiany, które wdrażacie. I ogrom tego wsparcia jest skupiony na naszej krajowej stronie e-twinning.pl, której mam być przyjemność redaktorem. Zachęcam do tego, żebyście Państwo odwiedzali nas jak najczęściej, bo tutaj publikujemy wszystko to, co przygotowujemy dla Was. Staramy się także nadążać za tym, co się dzieje na rynku edukacyjnym, sprawdzać, czym interesujecie się najbardziej, co najbardziej przydałoby się w Waszej aktualnej sytuacji, i dopasowywać naszą ofertę do właśnie tych bieżących potrzeb. Tutaj takim idealnym przykładem będzie cała nasza kampania Edukacja Zdalna. W momencie, kiedy problem zaczął być palący, udało nam się wdrożyć bardzo szybko serię webinariów, seminariów, gotowych materiałów, scenariuszy, escape roomów, które mogliście Państwo bezpłatnie wykorzystywać w pracy ze swoimi uczniami. I to wszystko, cała ta edukacja zdalna poprzez e-twinning oraz wszystkie nasze pozostałe kampanie znajdziecie w zakładce Inspiracje właśnie na portalu e-twinning.pl. Bardzo zachęcam do odwiedzania tego miejsca, zwłaszcza osoby początkujące, które jeszcze nie mają do końca pomysłu na to, jak ten swój e-twinning w szkole rozwinąć, bo tutaj będzie cała galeria materiałów, które możecie wykorzystać jako inspiracje albo po prostu jako tak zwane gotowce do pracy z uczniami. Scenariusze lekcji, wspomniane wcześniej escape roomy, opisy ciekawych, nagrodzonych projektów, które możecie potraktować jako bazę do własnych pomysłów, wywiady z osobami, które w edukacją zajmują się od lat, nie tylko z nauczycielami, ale też zewnętrznymi ekspertami, liczne artykuły, tutoriale dotyczące ciekawych narzędzi, tutaj zwłaszcza pod kątem edukacji online, a także wszystkie kampanie tematyczne, takie jak programowanie z e-twinning, od tej kampanii się zaczęło, przedsiębiorczość, bezpieczeństwo, ruszająca właśnie edukacja medialna. Zachęcamy do tego, żeby tu regularnie zaglądać, żebyście mogli znaleźć coś skrojonego na miarę Waszych aktualnych potrzeb. A to, do czego szczególnie zachęcam, zwłaszcza osoby, które dopiero rozpoczynają tak na dobre swoją przygodę z edukacją online, abstrahując od tego, z czym walczymy od paru miesięcy poprzez edukację zdalną, jeżeli macie niedosyt, chcielibyście to jakoś udoskonalić, rozwinąć jeszcze ten obszar, naprawdę zachęcam do tego, żebyście korzystali z tego, co przygotowaliśmy dla Was w kolejnej zakładce, w szkoleniach. Tutaj znajdziecie bardzo bogatą ofertę różnorodnych szkoleń, spośród których będziecie mogli wybierać to, co jest dla Was w tym momencie potrzebne. Siłą rzeczy są to na ten moment przede wszystkim szkolenia online, przybierające bardzo różne formy. Przede wszystkim są to seminaria szkoleniowo-kontaktowe. Jakieś pół godziny temu skończył się pierwszy dzień kolejnych dwóch, tym razem dedykowanych matematykom na różnych poziomach kształcenia. Były to seminaria z serii Mój pierwszy projekt e-twinning z ambasadorem, gdzie po trzech dniach szkoleniowych
Uczestnicy pod okiem ambasadora realizują jeden wspólny projekt eTwinning, który ma ich przygotować do tego, żeby w przyszłości z powodzeniem realizowali swoje własne autorskie projekty. Seminaria w normalnych stacjonarnych czasach odbywały się bardziej tematycznie. Tutaj wylistowałam dla Was kilka kampanii, w ramach których bardzo intensywnie działaliśmy na terenie całej Polski, o czym myślę, że Sylwester też jeszcze w którymś momencie wspomni, bo na wielu takich seminariach pełnił rolę eksperta, prowadził warsztaty, czy to z narzędzi Twinning, czy to z narzędzi TIC, które wykorzystuje do swoich projektów. Na takich seminariach, czy to stacjonarnych, czy online, znajdziecie właśnie nie tylko narzędzia eTwinning, ale także bardzo liczne narzędzia zewnętrzne, które zostaną Wam zaprezentowane w sposób, który ułatwi Wam wdrożenie ich do swoich codziennych działań z uczniami, a także oczywiście do pracy projektowej. W tym momencie prowadzimy nabór na jeszcze jedno seminarium, znajdziecie je na eTwinning.pl, dotyczy tym razem e-bezpieczeństwa. Oczywiście efektem też jest wspólny projekt pod okiem ambasadora. W ramach szkoleń online przygotowaliśmy też jeszcze całą masę krótszych form. Nie wszyscy mogą się zaangażować na tak długi czas jak 3 dni szkoleniowe, a potem projekt. Dlatego bardzo popularne są również liczne webinaria, których robimy kilka w miesiącu. Webinaria z różnych serii, takie jak narzędziownik eTwinnera, gdzie znajdziecie przepisy na wykorzystanie ciekawych narzędzi, czy właśnie e-bezpieczeństwo, czy programowanie z eTwinning. Za chwileczkę pokażę Wam listę aktualnych naborów na takie wydarzenia. Zachęcam do tego, to są krótkie, godzinne spotkania, z reguły wieczorową porą, prowadzone przez ekspertów, doświadczonych nauczycieli, których nazwiska na pewno gdzieś już spotkaliście, a także zewnętrznych ekspertów z różnych instytucji, z którymi staramy się współpracować po to, żeby właśnie tę ofertę najnowszą móc Wam przedstawić też w kontekście projektów i działań programu eTwinning. Nagrania tych wszystkich webinariów znajdziecie zawsze potem na naszym kanale na YouTube. Zachęcam, znajduje się już tam bardzo dużo. Muszę właśnie sprawdzić, ile tego jest, chociażby dla samej statystyki. Bardzo dużo nagrań wszystkich poprzednich webinariów. Ubiegły rok obfitował w tę formę szkoleniową, więc macie Państwo tam naprawdę bogactwo materiałów i inspiracji. Bardzo zachęcam, żeby tam zajrzeć, poprzeglądać sobie i poszukać czegoś dla siebie. Bardzo też zachęcam do tego, żebyście zajrzeli do najpopularniejszych u nas szkoleń, czyli kursów internetowych. Są, tak jak wszystkie szkolenia w eTwinning, zawsze bezpłatnie, w całości prowadzone są online. Cały czas bardzo dbamy o to, aby rozwijać ofertę tematyczną. Już w tym momencie macie do wyboru 110 różnych tematów zrealizowanych w formie tygodniowego kursu. Tutaj musicie sobie zarezerwować codziennie około godziny, półtorej na spotkanie z trenerem, na którym zostanie omówione konkretne zagadnienie, przedstawione funkcjonowanie danego narzędzia oraz dostaniecie kilka zadań, które pomogą Wam tę wiedzę utrwalić. Jeżeli wytrzymacie z nami ten tydzień, zrobicie wszystko to, o co Was prosił trener, opanujecie wiedzę na temat danego narzędzia czy zagadnienia w stopniu zadowalającym, oczywiście dostaniecie imienny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu wraz z zakresem tematycznym oraz liczbą poświęconych temu godzin. Najbliższe kursy startują za tydzień, w poniedziałek, 22 lutego. Zachęcam, zajrzyjcie na naszą stronę eTwinning.pl, przypomnę, zakładka szkolenia, tam jest aktualna oferta, listę dostępnych kursów znajdziecie w formularzu zgłoszeniowym. Zapraszam, naprawdę warto, tylko ostrzegam, to bardzo uzależnia. Te osoby, które zaczynają się z nami szkolić, potem nie mogą przestać i dochodzą do kilkudziesięciu zrealizowanych kursów. I tylko potem dopytują, kiedy wprowadzimy nowe tematy. W tym momencie, oprócz tych kursów, które rozpoczynają się 22, w naszej ofercie są webinary z różnych zakresów, jak szukać, żeby się nie zgubić. To będzie edukacja medialna, gorąco zachęcam, prowadzą to nasi eksperci ze szkoleń stacjonarnych, pan Dorożko i pan Wróblewski, być może natknęliście się gdzieś kiedyś na nich, na jakiejś z naszych form szkoleniowych. Naprawdę zachęcam,
fantastyczni w odbiorze, chociażby ze względu na to wyjątkowe towarzystwo warto, ale zapewniam, że wiedza merytoryczna też będzie na bardzo wysokim poziomie. Wyturlaj sobie opowieść prowadzi Joanna Krzemińska, którą myślę, że Państwo kojarzycie chociażby ze spotkań tutaj z Sylwestrem. Tutaj jeszcze widziałam, że są jakieś wolne miejsca. Kolejne też naprawdę bardzo gorąco zachęcam, żebyście Państwo dołączyli, znaleźli coś dla siebie i spróbowali poświęcić tę godzinę. Mam nadzieję, że wtedy będziemy Państwa zdolni przekonać do tego, że warto z nami się angażować na nieco dłużej. Na eTwinning możecie znaleźć też miejsca, gdzie będą dla Was materiały, będą dla Was inspiracje oraz wsparcie doświadczonych eTwinerów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Mówię tutaj o grupach, do których uzyskacie dostęp po rejestracji w programie eTwinning. Grup jest w tym momencie chyba ponad 3000, jeżeli pamięć mnie nie myli. Są skoncentrowane na różnych tematach, różnych zagadnieniach czy różnych narzędziach. Możecie odnaleźć każdą z nich i do każdej z nich dołączyć. Ja gorąco zachęcam do tego, żebyście przede wszystkim dołączyli do grup, które prowadzone są przez naszych ambasadorów i trenerów. Tutaj znajdziecie na slajdzie kilka z nich. W przygotowaniu są następne. Mogę powiedzieć tylko, że będzie to też krajowa wersja edukacji medialnej, bo w tym momencie jest już taka grupa europejska, a także specjalna grupa dedykowana przedszkolom. I w każdej z tych grup pod opieką moderatora nauczyciele gromadzą przydatne materiały, scenariusze, tutoriale narzędziowe, dzielą się scenariuszami lekcji, gotowymi materiałami do pracy z uczniami, urządzają sobie różnego rodzaju spotkania z ekspertami, czy tak zwane spotkania przy kawie, gdzie dyskutują, wymieniają się doświadczeniem. Gorąco zachęcam, żeby zajrzeć do tej sekcji i znaleźć taką grupę dla siebie. Przede wszystkim jednak zaczynając od tych, które my przygotowujemy dla Was z doświadczonymi trenerami, ambasadorami, bo za jakość materiałów, które tam znajdziecie, będziemy mogli absolutnie zaręczyć. I jeszcze jedna rzecz, gdzie możecie szukać bezpłatnego szkolenia, to rozwój zawodowy, też dostępny po rejestracji prosto z Waszego konta eTwinning. Jest to rozwój zawodowy organizowany dla Was z poziomu centralnego, bo wszystko to, o czym przed chwilą mówiłam, jest organizowane przez nas, przez Krajowe Biuro eTwinning. Tutaj znajdziecie wydarzenia, szkolenia, seminaria online organizowane z poziomu centralnego przez biuro w Brukseli. Wydarzenia prowadzone są przez ekspertów z całej Europy na bardzo zróżnicowane tematy. Gorąco zachęcam do tego, żebyście zajrzeli, co w tym momencie oczekuje na rozpoczęcie naboru, jeżeli znajdziecie temat, który Was interesuje. Śledźcie uważnie, kiedy rozpocznie się nabór i zgłaszajcie się. Ostrzegam, że liczba miejsc jest ograniczona i trzeba się wykazać refleksem, żeby znaleźć się na liście uczestników, ale naprawdę warto. Dlatego zerknijcie i przygotujcie się na ten nabór już teraz. I coś, co zostawiłam na koniec, nie bez powodu, bo to wisienka na torcie, to nasi wspomniani już przeze mnie kilkakrotnie trenerzy i ambasadorzy. W każdym z województw w Polsce mamy kilku reprezentantów doświadczonych eTwinerów i nauczycieli, którzy na co dzień pracując w szkole realizują różnego rodzaju projekty, aktywności, a po godzinach organizują bezpłatnie dla Państwa szkolenia w Waszych placówkach. Wystarczy skontaktować się z trenerem ze swojego regionu, oczywiście ich lista i adresy mailowe są na naszej stronie, zakładka Nasi Przedstawiciele, i umówić się na takie szkolenie. No w tym momencie oczywiście wiadomo, najpopularniejszą formą będzie ta online, ale w momencie, kiedy sytuacja wróci do normy, będziecie mogli też takiego trenera zaprosić bezpłatnie na stacjonarne warsztaty do Waszej szkoły. Oprócz wiedzy i doświadczenia przyniesie ze sobą też mały poczęstunek. Z reguły te szkolenia odbywają się w bardzo przyjemnej atmosferze i szczerze polecam. Tutaj widzę na czacie, że jest z nami Magdalena Goc, która też jest właśnie takim naszym przedstawicielem w jednym z regionów. I myślę, że nie tylko Magdalena tutaj do nas dołączyła. Wydaje mi się, że gdzieś jeszcze widziałam Zytę Czechowską.
i te osoby możecie Państwo nie tylko zaprosić do swojej szkoły, ale też po prostu zaczepić, zadać pytanie, poprosić o wsparcie, o podpowiedzi. Myślę, że bez problemu i z wielką chęcią będą pomagali Wam postawić pierwsze kroki w programie eTwinning. I coś, na co wszyscy bardzo, bardzo, bardzo czekamy, to szkolenia stacjonarne. Są w naszej ofercie na razie odłożone gdzieś na później, na półeczkę, oby jak najszybciej. Mamy nadzieję, że za kilka miesięcy uda nam się wreszcie wrócić do tej formy szkoleniowej, bo sobie sami jako pracownicy biura też bardzo, ale to bardzo cenimy tego typu wydarzenia. Bardzo lubimy bezpośredni kontakt z nauczycielami. Jak tylko już wrócimy do tej formy szkoleniowej, będziemy mogli zapraszać na seminaria szkoleniowe kontaktowe, konferencje regionalne, konferencje tematyczne, warsztaty rozwoju zawodowego, nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. Tutaj, jeżeli Państwo zostaniecie zakwalifikowani na takie szkolenie, to nie tylko macie bezpłatny udział, ale też po powrocie macie refundację kosztów przejazdu. Na miejscu macie zapewnione nocleg, a także wyżywienie. Oczywiście nocleg i wyżywienie zapewniamy też na terenie kraju, kiedy zapraszamy Państwa na takie szkolenia. No i cóż nam pozostaje? Poprosić tylko, żebyście trzymali kciuki, żebyśmy jak najszybciej mogli wrócić do tej formy. Tutaj jeszcze tak troszeczkę chciałabym powiedzieć o tym, co możemy zaoferować za Państwa ciężką pracę, bo jak już wspomniałam wcześniej, nie finansujemy Państwa projektów, nie wspieramy zakupu sprzętu do pracowni. Staramy się jednak w jakiś sposób nagrodzić Państwa zaangażowanie i podkreślić wartość realizowanych przez Państwa działań. Jedną z takich form są różnego rodzaju odznaki jakości. Jeżeli zrealizujecie Państwo już projekt eTwinning, będzie on oparty na współpracy, powstaną ciekawe, wspólne rezultaty, które możecie potem wykorzystywać na przykład jako materiały dydaktyczne na lekcjach z kolejnymi uczniami, zawsze możecie wnioskować o certyfikat nazywany Krajową Odznaką Jakości, który imiennie otrzymuje każdy wnioskujący nauczyciel, oczywiście o ile spełnia kryteria, ich dokładną listę znajdziecie oczywiście na naszej stronie eTwinning.pl. Taki certyfikat potwierdza wysoką jakość Waszych działań, a także daje Wam możliwość wzięcia udziału w konkursie, w krajowym konkursie Nasz Projekt eTwinning, o czym za chwileczkę. Jeżeli był to projekt międzynarodowy i Wasz zagraniczny partner uzyska w swoim kraju także taką krajową odznakę jakości, będziecie automatycznie nominowani do Europejskiej Odznaki Jakości, która z kolei jest biletem wstępu do Międzynarodowego Europejskiego Konkursu eTwinning. Konkurs, nasz projekt eTwinning realizujemy od samego początku, czyli już 16 rok. Co roku staramy się aplikujące projekty doceniać w kilku różnych kategoriach, tak aby wypromować i zachęcić inne grupy nauczycieli, zmobilizować do skupienia się na coraz to nowych tematach. Dlatego co roku zmieniamy nieco kategorie dodatkowe. W tym roku, ponieważ 2021 jest rokiem poświęconym edukacji medialnej i walce z dezinformacją, to jedna z naszych kategorii dodatkowych nosi właśnie tytuł Edukacja medialna. Kontynuujemy zeszłoroczny temat zmiany klimatyczne i kontynuujemy stałe kategorie Synergia i Twinning Erasmus Plus dla projektów, które są realizowane w połączeniu możliwości, które dają te oba programy. Specjalna kategoria dla naszych ambasadorów eTwinning, a także kategoria, którą sobie bardzo cenimy, czyli debiut, gdzie przyznajemy nagrodę za pierwszy projekt danego nauczyciela w danej szkole. I oczywiście kategorie wiekowe, które widzicie tutaj Państwo na slajdzie, gdzie rozróżniamy i nagradzamy jak największą grupę przedszkoli, projektów realizowanych w edukacji wczesnoszkolnej, pozostałych klasach szkoły podstawowej i szkołach ponadpodstawowych. Tutaj już możemy mówić nie tylko o certyfikatach, ale też o nagrodach rzeczowych. Co roku staramy się,
żeby ta pula nagród była coraz większa. Staramy się pozyskiwać ciekawych sponsorów. Od kilku lat współpracujemy z firmami, które sponsorują dla naszych laureatów na przykład tablice interaktywne. I staramy się w miarę możliwości, abstrahując tutaj od pandemii, zapraszać potem laureatów na europejską konferencję połączoną z ceremonią wręczenia nagród europejskich. Jest to jedna z nagród w tym konkursie. I moja ulubiona odznaka, odznaka podkreślająca zaangażowanie całej szkoły, przyznawana placówką, gdzie pracuje zespół nauczycieli, placówką, które skupiają się na tym, aby te działania były realizowane z zachowaniem zasad e-bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie jak najlepszej i najefektywniejszej technologii informacyjno-komunikacyjnej, a także właśnie szkoły, które zachęcają i mobilizują swoich nauczycieli do rozwoju zawodowego, między innymi właśnie poprzez szkolenia i e-twinning. Szkoły, które spełniają te warunki, mogą raz do roku wnioskować o odznakę szkoły i e-twinning, która przyznawana jest z kolei na okres 2 lat. I dla takich szkół staramy się potem organizować różnego rodzaju konferencje, szkolenia, aktywności. Jest to też wyjątkowa forma promocji placówki. Mam nadzieję, że są wśród nas nauczyciele, zerkam tutaj jednym okiem na czat, czy ktoś się odezwie, są wśród nas nauczyciele, w których szkołach taka odznaka się już pojawiła, bo w tym momencie czekamy na rozstrzygnięcie kolejnej edycji. Liczymy na to, że tych szkół i e-twinning w Polsce będzie z nami coraz więcej, będzie ich przybywać. Staramy się bardzo mocno zachęcać nauczycieli do tego, żeby dołączali się do programu e-twinning, zachęcali swoich kolegów i koleżanki z placówek, bo to jest najlepsza droga, żeby taką odznakę osiągnąć, ale oczywiście odznaka nie jest tutaj priorytetem, ale to jest przede wszystkim ogromny rozwój szkoły i zupełnie nowe możliwości, bo tam, gdzie pracuje zespół skupiony na jednym wspólnym zadaniu, efekty na pewno będą dużo, dużo lepsze niż wtedy, kiedy walczy jednostka. Widzę tutaj, że jest z nami Beata Wójcik, właśnie też ambasadorka i trenerka i wicedyrektor w szkole, która jest nagrodzona szkołą e-twinning. Beata jest też ekspertką na wielu naszych szkoleniach. Cześć Beatko, wybacz, że cię tak wyciągnęłam do tablicy, ale tak czekałam, żeby ktoś się odezwał z tą szkołą e-twinning. I już, żeby nie męczyć Państwa, nie męczyć Państwa tą teorią, ja chciałabym tylko na sam koniec zachęcić do tego, żebyście obserwowali nasze kanały społecznościowe, zapisywali się do newslettera, bo w ten sposób będziecie na bieżąco z tym, co dla Was przygotowujemy. Nie przegapicie żadnej interesującej konferencji, szkolenia, webinarium. Będziecie mogli się zgłosić, jak tylko pojawi się coś, co przyda się w Waszej codziennej pracy z uczniami. Gorąco do tego zachęcam. Zachęcam też do kontaktu, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania czy trudności techniczne, dzwońcie, piszcie, odzywajcie się na Messengerze. Staramy się na każdym z tych kanałów reagować jak najszybciej po to, żeby ułatwić wam pracę w programie e-twinning. Dziękuję, Sylwester. Teraz już możesz przyjąć pałeczkę i podzielić się swoim doświadczeniem. Więc ja już się tak podłączę i tak, pozdrawiam także Tomka Ordze, który jest z nami na Facebooku i też się tam, też tam podnosi rękę z koniczynką, jest power i tak dalej. Tak więc, tak jak mówiłem, Monika nie ma podglądu na to, co się dzieje na Facebooku, ja mam, ale nie chciałem ci przeszkadzać i oczywiście Zytka, też cię witamy i ja też się zgłaszam, już nie chciałem przerywać, jako szkoła, która także zaliczyła odznakę e-twinning school, tak również zgłoszę się, tak żeby nie było samotnie, tak ani Beacie, ani Tomkowi, więc jest nas trójka i to też jest dobry moment, żeby rzeczywiście o tym porozmawiać. Dziękuję ci bardzo za bardzo merytoryczną wypowiedź. Jeżeli chodzi o to wszystko, to od razu jeszcze pytanie z Facebooka, żeby nie uciekło, czy można tą prezentację twoją później udostępnić, Monika? Bo tu proszę bardzo. Było.
To tak więc udostępnimy to na Facebooku. Może umówmy się tak, że wrzucimy to pod live'y na fundacji i na mentora i tam będzie można sobie ściągnąć tę prezentację, jeżeli chcielibyście ją pokazać. Bo szczególnie teraz będę się zwracał do tych nauczycieli bardziej doświadczonych, żebyście mogli na przykład później takie nagranie tego webinaru czy prezentację przekazać dalej, żeby jak najwięcej osób tak trochę zarażać tą pasją daytuningu. Jako ten człowiek, który przeszedł przez wiele rzeczy, o których Monika opowiadała, chciałem wam troszeczkę powiedzieć, oj, Tomek też pozdrawia, tak więc mam już tutaj podgląd. Chciałem wam troszeczkę powiedzieć, jak wyglądała moja historia e-twinning, jak wygląda cały czas, bo jakby znajdziecie mnie w zakładce świętokrzyscy ambasadorzy. I słuchajcie, u mnie zaczęło się to kilka lat temu od projektu krajowego, Monika nam na chwilę zniknęła, ale pewnie się pojawi. Ach, rozumiem, że zeszłaś, żeby cię nie było widać, tak? Tak chciała uciec, żeby nie zadawać ci pytania. Natomiast słuchajcie, zaczęło się to kilka lat temu od projektu krajowego i to jest coś, o czym bardzo wiele osób może nie myśli, albo ewentualnie czasami tak, zapytają albo nie zapytają, bo założą, że to nie jest dla nich. I e-twinning to nie tylko jest projekt europejski, który polega, słuchajcie, na tym, że kontaktujemy się z tymi krajami partnerskimi, tak z innymi nauczycielami z całej Europy i tu wymagana jest wiedza języka angielskiego. Nie, moi drodzy, zacznijmy od tego, od czego ja zacząłem, czyli e-twinning to również są projekty krajowe. Mój pierwszy projekt, który realizowałem z kilkoma fantastycznymi osobami, między innymi osobą, którą poznałem przez e-twinning, czyli Anią Świć, był projektem krajowym, realizowanym całkowicie, słuchajcie, po polsku i udało nam się połączyć wtedy szkoły podstawowe z przedszkolami, troszeczkę na zasadzie takiego starszego brata, gdzie te starsze dzieciaki przygotowywały zadania dla tych młodszych dzieciaków. Mówię o tym specjalnie, bo tu nie było wymaganej żadnej znajomości języka angielskiego. Dodatkowo, jak do tego doszło, wyobraźcie sobie, że ja właśnie odwiedziłem tą stronę e-twinningu, zajrzałem, że jakby, chyba nawet ktoś mi polecił, czy przez przypadek, i zobaczyłem, że jest możliwość pojechania do Lublina na coś, co nazywa się seminarium kontaktowe. Seminarium kontaktowe, i miejmy nadzieję, że do tego wrócimy jak najszybciej, słuchajcie, to są właśnie takie spotkania na żywo, gdzie zjeżdżają się chętni nauczyciele, czasami z całej Polski, a czasami z województwa, to wszystko zależy tak naprawdę, kto jak daleko chce pojechać, i zjeżdżają się po to, żeby między innymi poznać, co to jest e-twinning, przejść przez serię warsztatów z Moniką, z Małgosią, którą pozdrawiamy także z e-twinningu, i innymi nauczycielami, praktykami, bo są to warsztaty zarówno z obsługi platformy, jak i właśnie, słuchajcie, warsztaty typowo tematyczne, na przykład programowanie e-twinning, są to warsztaty związane z programowaniem dla danej grupy wiekowej, ewentualnie przedmiotowców, bo tak dzieleni są na kategorie, czy na przykład taka aktywna tablica, to są właśnie typowe warsztaty z TIC-u. I właśnie na takich seminariach mamy możliwość poznać osoby, porozmawiać z nimi i zawiązać nowe projekty. I to jest świetne, bo pod okiem w trakcie tego weekendu, pod okiem bardziej doświadczonych e-twinerów, a także właśnie takiej Moniki, słuchajcie, powstają pierwsze pomysły i pierwsze projekty. Tak było u mnie i od tego zacząłem, od całkowicie polskiego projektu. Później postanowiliśmy ten projekt przenieść jakby ciut na inne wyżyny i mianowicie zrobić z tego projekt międzynarodowy. I to nie jest tak. Ja akurat jestem anglistą, więc to ułatwia sprawę, ale to nie jest tak, że oni wszyscy biorący udział w tym projekcie bezbłędnie mówią po angielsku, po niemiecku czy po francusku, bo wiecie, że w różnych językach pracują różne grupy, natomiast chodzi przede wszystkim o to, żeby się komunikować. W dobie, kiedy mamy translatory na żywo i takie narzędzia, które chociażby oferuje nam DeepL czy Microsoft, język przestaje być barierą. Natomiast to, co zawsze do mnie przemawiało i to, co moim zdaniem jest chyba taką jedną z największych wartości e-twinningu, to jest poznawanie kultur, poznawanie ludzi. Osobiście pochodzę z miasta, które ma raptem 40 tysięcy, więc pracując notabene w Warszawie przez rok czasu w szkole równolegle, różnica jest kolosalna. I tu pytanie do was, na pewno ci, którzy pracują w większych miastach, zgodzą się ze mną, że wtedy dzieciaki mają troszeczkę większą różnorodność
etniczną, tak, wśród dzieci, bo mamy dzieci różnego pochodzenia, różnego koloru skóry i tak dalej. Natomiast w takich małych miasteczkach czy na wsiach niekoniecznie mamy tą różnorodność i dzieciaki nie mają takiego kontaktu z innymi kulturami. W tym przypadku to jest takie okno na świat dla nich, tak, żeby zobaczyć, że są inne kultury, są dzieciaki po tej drugiej stronie ekranu i naprawdę możemy w ogóle poznawać siebie nawzajem, tak? Więc to jest takie okno na świat, które też do mnie przemawiało i od razu powiem, słuchajcie, tak nazwałem specjalnie ten webinar, prekursorzy zdalnej edukacji, bo jak jeszcze nam się nie śniło o tej zdalnej edukacji, to właśnie, słuchajcie, wszyscy e-twinerzy ją realizowali, bo wiecie o tym, tak jak Monika wspomniała, e-twinning nie zapewnia pieniędzy na podróże, Erasmus to jest projekt, w który warto później wejść, tak, i próbować złapać grant, dofinansowanie, tak żeby na przykład te podróże się odbywały i na przykład odwiedzać naszych partnerów, kraje partnerskie, czy robić wymianę. Natomiast sam e-twinning to są spotkania głównie online i praca na platformie e-twinning. Co do pytania na Facebooku, tak? Czy dla początkujących jest osoba mentor, czuwająca, wspierająca, realizujący projekt? Właśnie o tym wspominała Monika. Monika, nie wiem, który to był slajd. Jakbyś mogła przerzucić na ten slajd, jak jesteś z nami? Jest teraz seria takich specjalnych spotkań, gdzie właśnie pod okiem ambasadorów, taki pierwszy projekt z ambasadorem jest. O, Monika już przerzuca nam na slajd, tak więc tam można zajrzeć na e-twinning i to jakoś niebawem startuje kolejna edycja, tak jak przeglądałem, o właśnie, o, chyba przeleciałaś. I właśnie, słuchajcie, niebawem startuje kolejna edycja, tak, więc no za daleko, gdzieś na tym. Dobra. Ale wracając do tego, warto zajrzeć na stronę e-twinning i tam w aktualnościach wszystko jest. Druga rzecz, która, o dziękuję bardzo, wydarzenia online. Monika, jeszcze przekopiuję to na Facebooka, bo akurat pytanie padło z Facebooka. I wracając do tego, drugą taką wartością e-twinningu to jest to, o czym wspominała Monika, słuchajcie, darmowe szkolenia. Tak jak ja siedzę tu, ci, którzy mnie odwiedzili, mam nadzieję wcześniej, przez te 3 lata i staramy się zapewnić wam darmowe webinary, tak też e-twinning, słuchajcie, zapewnia wszystko za darmo, więc są to darmowe webinary, darmowe tygodnie z daną aplikacją, gdzie przechodzimy taki kurs internetowy, to o czym Monika wspomniała, sam z tego korzystałem osobiście, i przede wszystkim właśnie takie, słuchajcie, seminary kontaktowe, gdzie nie dość, że się czegoś ciekawego jesteśmy w stanie nauczyć, to poznajemy naprawdę dużo świetnych osób. Ja obiecałem Monice, że pokażę to z mojej perspektywy i z troszeczkę praktyczniejszej strony i cofniemy się do tych pięknych czasów, kiedy, słuchajcie, mogliśmy jeszcze jeździć i podróżować. I postaram wam się pokazać, czekajcie tylko, pokazać malutką, no to nawet nie nazwałbym, słuchajcie, tego prezentacją. Okej, momencik. O, to będzie tu. Nie nazwałbym tego nawet prezentacją, a po prostu kilkoma zdjęciami na pamiątkę. Te zdjęcia notabene wyciągnąłem sobie, słuchajcie, z timelapsu Google'a, który, jak wiecie, zapisuje, jeżeli macie telefon z Androidem, nie tylko, to te zdjęcia automatycznie są zapisywane, tak, i są troszeczkę takim naszym bankiem pamięci. Więc słuchajcie, przeglądając fotki, które wam pokażę, zobaczycie, że te wszystkie fotografie to są fotografie ludzi, tylko i wyłącznie ludzi w różnych sytuacjach, słuchajcie, i to są piękne wspomnienia, które generujemy właśnie przy projektach e-twinning. Ja akurat wybrałem te offline'owe, nie online'owe zrzuty ekranu, na przykład ze spotkań, tak żeby troszeczkę, bo na pewno zgodzicie się, że marzy nam się powrót do normalności.
tak żeby troszeczkę właśnie pokazać, że ten e-twinning to przede wszystkim relacje międzyludzkie. Tak więc owszem, nauka jest, owszem, mamy naprawdę bardzo dużo możliwości, ale właśnie słuchajcie, to co jest najpiękniejsze, to jest poznawanie innych osób, poznawanie innych kultur i utrzymywanie kontaktów nawet poza e-twinningiem, o czym też wspomnę. Natomiast ja tak kilka zdjęć wybiórczo, słuchajcie, wam pokażę. Monika, mam nadzieję, że nie będzie zła. Zacznę od tego zdjęcia. To jest jedno ze zdjęć z seminarium kontaktowego, na które, słuchajcie, wybrałem się, uwaga, z koleżankami z pracy. I to było seminarium akurat w Zamościu, gdzie tak wspólnie uczyliśmy się między innymi właśnie tikowych rzeczy. Tak więc to jest to, o czym Monika mówiła. Między innymi szkoły i e-twinning to jest współpraca między nauczycielami, praca przy różnych projektach. Słuchajcie, to jest kierownik świetlicy, czyli świetliczanka, tak brzydko mówiąc, nauczycielka wczesnoszkolna, słuchajcie, geograf, biolog, no i ja anglista. Tak więc żaden nie jest, nie pasuje do drugiego, aczkolwiek wspólnie potrafiliśmy i do tej pory robimy różne rzeczy. I między innymi są to osoby, które stoją za tym, że uzyskaliśmy odznakę szkoła e-twinning. Pokażę kolejną naszą ambasadorkę i inne e-twinerki. Słuchajcie, to jest zupełnie inna okazja, zupełnie inna konferencja, a my e-twinerzy spotykamy się przy kawce, siadamy razem i rozmawiamy. Czyli po raz kolejny, słuchajcie, relacje pozdrawiamy między innymi Bożenkę i Sandrę, naszej e-twinerki. Nie mógłbym pominąć pewnego pana, o którym nie, tutaj w ogóle Monika nie wspomniała, ale słuchajcie, pan, który stoi za tym wszystkim i powiedzmy, że jak coś jest nie tak, to do niego się, to raczej to na niego zrzucamy, tak więc pozdrawiamy Pawła. I Paweł jakby powstał tu przy okazji, bo Monika o tym nie wspomniała. I Monika, mam nadzieję, że teraz wyjdziesz, pokażesz mi się i powiesz, ponieważ e-twinning to nie tylko seminaria online, to nie tylko warsztaty, ale przede wszystkim e-twinning to piękne, mobilne centrum, o którym jakimś cudem nie wspomniałaś, słuchajcie. Czyli mikrofon sobie jeszcze włącz, proszę. Brawo ja, bo mi dałeś tylko 25 minut. Całe 30, więc słuchajcie, więc słuchajcie, ja to muszę wyciągnąć. E-twinning posiada coś takiego jak mobilne centrum edukacyjne, no już mi znika. Zostań troszeczkę, no bo teraz przy zdjęciach to chciałbym, żebyś była, nie chowaj się. Słuchajcie, i to jest też fajna rzecz, że oni w tak zwany przed COVID-em, czyli przed pandemią, z tym mobilnym centrum edukacyjnym jeździli w różne części Polski, między innymi witali też w szkołach, słuchajcie, właśnie tak, Beata pisze, można takie centrum zaprosić do szkoły, czyli jeżeli organizujecie, bo o tym Monika nie wspominała, jesteście e-twinerami, zasłużycie się już troszeczkę w projekcie, w programie, macie świetne programy, które mają odznaki i nagrody, możecie takie centrum mobilne zaplanować, to przynajmniej pół roku wcześniej, prawda Monika, ale możecie zaprosić do siebie, przyjeżdżają, wyprowadzicie w tym centrum, słuchajcie, warsztaty i zajęcia. Świetnie się to wplata, sądzę, że Beata mnie tu poprze, między innymi właśnie w promocję szkoły, w różnego rodzaju festyny czy akcje, które, słuchajcie, planujemy dla szkoły. Przyjeżdża taki piękny trak, ja go specjalnie nie dawałem w okazałości, bo postawiałem tylko na zdjęcia z ludźmi, natomiast przyjeżdża piękny trak, który się rozsuwa, tam jest sala mobilna, co jest fajne, te dekoracje są zmieniane i ten trak również ma różny sprzęt, który jest wymienialny, więc tu naprawdę można dostosować te warsztaty i te zajęcia do każdej grupy. Odpocząwszy od maluchów, słuchajcie, po akurat tu Moniki nie było, bo z Małgosią byliśmy, o której też zaraz wspomnę, posłuchajcie, zajęcia dla studentów, bo te też takie robiliśmy zajęcia dla studentów, dla studentek na ten. Beata mówi, moi uczniowie nie chcieli wyjść. Tak więc słuchajcie, kolejna rzecz, a na zdjęciu jest Paweł, czyli dyrektor e-twinning, czy kierownik, żebym nie przemienił. Koordynator zespołu.
koordynator zespołu, no właśnie, to jest tak, jak ja mówię do pani, kierownicz, koordynatorki chyba edukacji w moim mieście, pani naczelnik, to też nigdy już nie jest ten naczelnik, więc pozdrawiamy Pawła. Słuchajcie, ja tak będę pokazał po trochę zespół e-twinningowy i druga, znaczy e-twinning szczyci się tym, że ma ładne blondynki w zespole, słuchajcie, więc druga z ładnych blondynek, ta pośrodku to Małgosia, którą też chciałem pozdrowić. I druga z dziewczyn, którą najczęściej, słuchajcie, możecie mieć, macie szansę spotkać, jeżeli wybierzecie się na którykolwiek właśnie ze szkoleń czy eventów e-twinningowych, i to jest kolejna dobra dusza tego programu, bez której to nie działałoby tak dobrze, jak działa, tak? Tak więc słuchajcie, te relacje, to są były relacje krajowe, a teraz słuchajcie... Ale poczekaj, bo ty nie nadmieniłeś, kto jeszcze na tym zdjęciu wypadałoby powiedzieć, bo tam jest jeszcze Małgosia Łaska, nasza ambasadorka, tak, trenerka i utytułowana e-twinerka. Tak, przepraszam, mea culpa, dzięki, że czuwasz, tak więc... Słuchajcie, zdjęcia krajowe, bo ja tak troszeczkę pod, jeszcze w ostatnim zdjęciu krajowym, które pojawię, to są właśnie, słuchajcie, te warsztaty, które odbywają się niekiedy w pięknych miejscach i to jest bodajże to, o czym rozmawialiśmy przed samym... Tak, dokładnie, przed samym dzisiejszym webinarem. Słuchajcie, ja jestem ze Skarżyska Kamiennej, to jest taka mieścina położona między Kielcami a Radomiem. Jak jakieś rakiety kradną czy inne rzeczy, to właśnie u nas, słuchajcie, takie słynne historie były. Natomiast Wieniawa to jest taka malutka miejscowość pod Radomiem, o której nie miałem absolutnie żadnego pojęcia, a co więcej, w tej Wieniawie schowany jest piękny pałac. I nie miałem, mieszkając 30 kilometrów, słuchajcie, od tego miejsca, odkryłem je właśnie dzięki e-twinningowi, który zaprosił mnie wtedy na prowadzenie warsztatów i dzięki temu właśnie, słuchajcie, mamy możliwość odkrywać właśnie takie piękne miejsca. Ale tak jak mówiłem, skoncentruję się na pokazaniu tych relacji. Zobaczcie, w ogóle to jest godzina, jak robiliśmy to zdjęcie, to jest godzina 21, a to były warsztaty dla chętnych. Ja wiem, że trudno w to uwierzyć i myślicie, że mogę was okłamywać, natomiast Monika tam była i może potwierdzić, naprawdę ci ludzie przyszli z własnej dobrej, niewymuszonej woli, siedzieli tam, to nie jest tak, że nie mieli nic lepszego, bo bar był wtedy otwarty, przypominam, to były czasy bez COVID-u, jak najbardziej mogli ten czas spędzić razem, tak, więc uważam to za jedną z lepszych reklam, jeżeli chodzi o właśnie, słuchajcie, projekt e-twinning i spotkania właśnie, tak, oba, to nawet mówisz, że z Jeśką i dziewczyną, tak, więc słuchajcie, natomiast oprócz spotkań krajowych, tak jak powiedziała Monika, pracując, realizując projekty, możemy się starać o wyjazdy zagraniczne. A ponieważ e-twinning jest to projekt międzynarodowy, tak jak nasze Krajowe Biuro e-twinning realizuje i przed COVID-em, tak, organizowało bardzo dużo wydarzeń również międzynarodowych i z innych krajów, i twinnerzy przylatywali do nas, do Polski, do naszych pięknych Krakowa chociażby, tak, Gdańska i tak dalej. Tak też my mamy okazję, słuchajcie, spotkać się z innymi twinnerami, wymienić się, tak naprawdę wymienić się, słuchajcie, wiedzą, doświadczeniem, zawiązać nowe znajomości, nawiązać nowe projekty i podróżujemy. I chciałem zacząć od chyba takiej pierwszej mojej podróży. Tutaj ująłem na zdjęciach dwie moje podróże, które odbyłem z kilku tak zwanych e-twinningowych. Słuchajcie, pierwsza taka podróż to była podróż do Aten, którą udało, zostałem zaproszony po tym, jak projekt trafił do publikacji. I to nasza taka fajna ekipa. Z niektórymi osobami, słuchajcie, to Marysię pozdrawiam, utrzymujemy kontakt do dzisiaj i Jacka pozdrawiam notabene, którego też poznałem właśnie w trakcie tego projektu. I to są tak, że zawiązują się znajomości i przyjaźnie naprawdę, słuchajcie, na długie lata.
Ale to nie to, żebyśmy wam pokazywali, że jest tak dobrze, że my wszyscy e-twinnerzy, słuchajcie, dawno po szkoleniu wychodzimy i zamiast każdy sobie coś robić, chodzimy na przykład na miasto na wspólne kolacje, tak jak tutaj. Jeszcze przed jedzeniem zrobione zdjęcie, żebyście nie zazdrościli, że tam były takie smakołyki później na stole oczywiście, prawda? Czy chociażby, słuchajcie, to nic, że poznajemy takie fantastyczne osoby, z którymi na pierwszy rzut oka, tak, w życiu nie mielibyśmy nic wspólnego, okazują się naprawdę fantastycznymi osobami, z fantastycznymi pomysłami i możemy realizować z nimi projekty, tak, to są na przykład, to akurat mamy z tak zwanych krajów plusa, wtedy, tak, jeszcze osoby, to nic, słuchajcie, że czasami jeździmy z innymi wariatami, właśnie, słuchajcie, z Polski, z którymi bierzemy udział w różnego rodzaju wydarzeniach i konferencjach. Ta pani pośrodku z tym językiem to jest właśnie ta pani, która tam siedzi, a nie widziałaś tego zdjęcia wcześniej, prawda? Czy zdjęcie może widziałaś, ale nie pamiętasz, że takie zdjęcie robiliśmy. Pozdrawiamy tym samym też ambasadorkę Monikę, która była, i Małgosia, która jest tam w tyle, słuchajcie. To jeden właśnie z wyjazdów, tak? Jak widzicie, te języki to nie to, że my się tam, broń Boże, źle czujemy czy coś, my się po prostu świetnie bawimy. I tak jak mówię, te relacje, tak? Te spotkania z tymi ludźmi, to patrzenie przez te różowe okulary o edukacji, w tym przypadku akurat były żółte, wręcz słoneczne, czy chociażby właśnie, słuchajcie, możliwość pracy na warsztatach z różnymi zarówno kulturami, tak, i z ludźmi, zobaczcie, to jest taki przestrzał, tak, od takich młodzieńców jak ja, chciałem sobie tak dogodzić, prawda, po naprawdę doświadczone osoby i ta możliwość wymiany kultur, możliwość wymiany doświadczeń, tak, i właśnie, słuchajcie, nawiązywanie tych projektów, przeżywanie tych doświadczeń, tak, to jest chyba to najpiękniejsze w e-twinningu, który notabene, słuchajcie, jest w podstawie programowej, bo nie tylko ja to widzę, czy Monika to widzi i wielu naszych ambasadorów, tak, i trenerów, że te kontakty, ta kultura i to poszerzanie tych perspektyw, tak, jest ważne, ale także, słuchajcie, o dziwo widzi to nasz rząd, który e-twinning jako przykład przez nich zagościł w podstawie programowej, czyli ta wymiana kultur. No i tak, słuchajcie, troszeczkę na koniec to ostatnie zdjęcie, no bo wiecie, jak to jest. Słuchajcie, nigdzie indziej nie napijecie się pięknego, dobrego Guinnessa, jak tylko, słuchajcie, w e-twinningu ze wspaniałymi ludźmi, z którymi po całym dniu warsztatów, tak, gdzie jesteście jako uczniowie, uczycie się, czyli dajecie z siebie wszystko, macie czas wieczorem jeszcze wyjść, słuchajcie, na wspólne piwo, porozmawiać o edukacji, pośmiać się, doświadczyć wielu takich naprawdę ciekawych rozmów, tematów, tak? I spędzić czas w doborowym towarzystwie ludzi, którzy są troszeczkę takim eduwariatami, tak? Nieważne, że na przykład nie są nauczycielami jak Monika, ale są bardzo blisko edukacji, ale tak jak mówię, tutaj pozostałe grono nauczycieli. To ładuje energią i po takich właśnie, słuchajcie, warsztatach, po takich spotkaniach, ja tu specjalnie tych stacjonarnych pokazałem, tak, bo jednak online nie jest w stanie tego oddać, tak, właśnie, dzięki Beata, właśnie jest czas, bo chce się po prostu być ze sobą i pogadać i wymienić doświadczeniem, to właśnie, słuchajcie, to są te wartości dodane e-twinningu. Tak więc Monika wam powiedziała o tym, co program oferuje, ja mówię wam, staram się pokazać ze swojej strony, co oferuje program. Przez właśnie e-twinning wiele osób staje się bogatszymi osobami i tak jak mówię, tu nie trzeba naprawdę, nie wiem, pieniędzy czy finansowania nie wiadomo jakiego, tylko właśnie, słuchajcie, poznawanie osób, spotykanie się z tymi osobami, to też jest bardzo miłe, kiedy spotykacie się niekoniecznie przy projektach e-twinningowych w przyszłości, tak, z danymi osobami, które poznaliście właśnie w e-twinningu i to poszerzanie perspektyw, które jest bardzo ważne. Staramy się wychowywać Europejczyków, nasze dzieci, prawda, tak więc starajmy się, żebyśmy my też, słuchajcie, byli Europejczykami. Tutaj Sylwia pisze, że właśnie dzięki projektom e-twinning znalazła partnera do projektu Powera, tak, i wyjechała z 20 do Portugalii. No właśnie takie rzeczy się dzieją,
Tak więc e-twinning jest taką trampoliną. Jeżeli ktoś chce wskoczyć wyżej, później ma kolejne programy, kolejne projekty, na które może właśnie przejść i przeskoczyć. Ale nie trzeba też tak naprawdę wchodzić aż tak wysoko, bo sam e-twinning jest dość satysfakcjonujący i potrafi naprawdę jakby wzbogacić nasz warsztat pracy, tak? I czasami, jak jest chyba Roman Lorenz jutro ma o wypaleniu zawodowym, prawda? To e-twinning może być taką pigułką na wypalenie zawodowe. Bo wiecie co? Dzięki e-twinningowi na przykład ja mogłem robić inne rzeczy niż uczyć języka angielskiego, o czym Monika doskonale wie. I co staram się też pokazywać między innymi. I to też jest fajna odskocznia od takiej naszej codzienności. Tak więc mam nadzieję, że te kilka zdjęć was zachęciło. No oczywiście... Chyba musiałem, może powinienem lepiej poszukać, bo mamy sporo pań, żeby jakichś ładnych panów tam w e-twinningu wyhaczyć. Ale to Monika musiałaby swoje zdjęcia użyć, bo ona ma takie celniejsze oko, prawda? Natomiast naprawdę super dziewczyny są i to, o czym mówię i powtórzę to jeszcze raz, e-twinning przede wszystkim to są ludzie, których można spotkać, poznać, przepracować to z nimi, a dla naszych dzieciaków to przede wszystkim są inne kultury, których mogą doświadczyć i coś, czego brakuje nam, tak? Bo będąc w takim Skarżysku czy w innej mniejszej miejscowości, niestety nie mamy takiej okazji, żeby powiedzmy doświadczyć tyle różnorodności, tyle kultur, których możemy doświadczyć, właśnie biorąc udział w projektach międzynarodowych. Ale nawet wracając do Polski, tak? Czyli wracając, słuchajcie, do projektów krajowych, przecież Polska też jest tak różnorodna i pracując z partnerami z innych województw, tak? Możemy wymieniać się kulturowo. Tego też dotyczył między innymi jeden właśnie z moich projektów krajowych, gdzie poznawaliśmy makroregiony naszych uczniów właśnie poprzez ich prace plastyczne. Teraz słuchajcie, ja was też już nie będę nudził, natomiast jeżeli macie jakieś pytania do mnie, do Moniki, to słuchajcie, zadawajcie. Mamy też naszych pomocników, jak Beata, która jest tutaj na czacie. Odpowiemy na wszystko. Jeżeli nie wiecie, jak zacząć, to naprawdę to jest dobry moment, żeby się zapytać. Pokierujemy i powiemy. Ja tylko zachęcę jeszcze w międzyczasie, bo Monika wspominała o różnego rodzaju szkoleniach i webinarach, które czekają, to ja chciałem zachęcić trochę prywaty, bo właśnie z e-twinningiem robimy też takie szkolenie, które podobno ma być 3 marca i będzie dotyczyło e-bezpieczeństwa. Jeszcze chyba nie widzę na stronie, ale pewnie się pojawi, więc jeżeli e-bezpieczeństwo to jest rzecz, którą też chcielibyście jakby u siebie udoskonalić, to serdecznie zapraszam, pokażę kilka fajnych, ciekawych rzeczy. Tak jak chociażby to, że wy zobaczycie te zdjęcia, które widzieliście, wyciągnąłem przed webinarem właśnie sobie z mego Google'a. Czy Sylwester nie pomieszałeś tego wydarzenia z edukacją medialną przypadkiem? Ale to nie będzie w ramach edukacji medialnej wydarzenia jako ogólnego? Być może. Bo takie wydarzenie na temat tej edukacji medialnej, gdzie zamierzamy Sylwestra wkręcić w jakiś warsztat i nawet się zgodził, chociaż pewnie już nie pamięta, będzie na początku kwietnia. A nie, to nie, ja to jest... Ja usiłuję w popłochu przypomnieć sobie Tak, 2-godzinne webinarium online, e-bezpieczeństwo w edukacji online, to jest z Katowicami, z kuratorium z Katowic. Tak, racja. Tak, faktycznie jest coś takiego. Nie ma, tak. Uf. Ale będzie. Będzie, ale edukacja medialna w kwietniu też będzie, też bardzo serdecznie zapraszamy. Jak już się wydało, to się wydało, trzeba tylko pilnować strony i naszych kanałów na social media, żeby nie przegapić się zapisać. Dobrze, mamy pytanie, tak, od Wiechny na Facebooku. Kto rejestruje szkołę, nauczyciel czy dyrektor? Więc może ja zacznę, Monika dopowiesz, czego nie powiedziałem, tak? Szkoły jako takie się nie rejestruje, rejestrują się nauczyciele, którzy podają, z jakiej są szkoły, tak? I e-twinning to jest platforma przede wszystkim dla nauczycieli. Szkoła jako funkcję pełni w momencie, kiedy już są jakieś projekty i działania na koncie i wtedy, kiedy chcemy ubiegać się o odznakę szkoła e-twinning. Tak, szkoła jako samodzielna jednostka w programie nie funkcjonuje, jest wtedy tylko i wyłącznie, kiedy rejestrują się jej nauczyciele,
I nie musi być ta pierwsza rejestracja dokonana przez dyrektora, może ją zrobić jakikolwiek nauczyciel, dyrektor może się dorejestrować w trakcie. I to, co najważniejsze tutaj w kontekście tych szkół i twinning, o których mówiłam, nauczyciele rejestrując się i mając świadomość, że któryś z ich kolegów już wcześniej się zarejestrował, dołączają się do tego ogólnego profilu szkoły i są połączeni tą placówką w naszym systemie. Dokładnie. Słuchajcie, jak pamiętam, jak ja się rejestrowałem, okazało się, że jedna z koleżanek już była w systemie, po czym, tak jak wam wspominałem, pojechałem do Lublina na seminarium krajowe, a potem też jedną z wypadkowych było to, że tak mi się spodobał i zaprosiłem właśnie trenera regionalnego, pozdrawiam Izę Krzak, która przyjechała właśnie do mnie do szkoły, trzykrotnie przyjechała i przeprowadziła trzy warsztaty, które, słuchajcie, były całkowicie za darmo. Tak? Wtedy były to warsztaty stacjonarne, teraz można tak skorzystać i będzie to warsztat online. Kolejne pytanie, słuchajcie, czy zanim się skorzysta ze swojego projektu, można dołączyć do innego? Nawet powiedziałbym, że jest to dobrym rozwiązaniem, praca z bardziej doświadczonym partnerem, wtedy on poprowadzi nas, tak jak to dobrze trafimy, poprowadzi nas za rękę i pokaże nam, jak to wygląda. Tak więc nie każdy musi robić projekty, wystarczy na przykład właśnie dołączać do tych istniejących. I są takie projekty, które na przykład zaczynają się od takich projektów jeden na jeden, czyli na przykład znajdujemy sobie drugą osobę i we dwoje zakładamy projekt, jesteśmy w nim tylko my, a bywają takie projekty, które gromadzą nawet kilkadziesiąt szkół. Moniko? Ja tutaj zachęcam bardzo do tego, o czym wspomniała Beata na czacie i o tym, o czym mówiłam na prezentacji, czyli tego naszego seminarium, mój pierwszy projekt e-twinning z ambasadorem, bo tutaj zostaniecie właściwie przeprowadzeni za rękę przez doświadczonego nauczyciela, przez wasz pierwszy projekt. Dowiecie się nie tylko, jak korzystać z narzędzi, ale jak przede wszystkim organizować działania w szkole, jak pracować z uczniami i po takim krótkim projekcie pod skrzydłami doświadczonego ambasadora będziecie w stanie nie tylko dołączyć się już do innych projektów, ale też stworzyć swój własny na własnych warunkach, skoncentrowany na potrzebach waszych uczniów. To też jest, dlatego też wspominam o tych seminariach kontaktowych, bo naprawdę świetna rzecz to są właśnie warsztaty z między innymi z Moniką, tak, gdzie jakby krok po kroku jesteście przeprowadzani przez platformę, przez możliwości i też pod okiem osób odpowiedzialnych za e-twinning ten pierwszy krok możecie postawić. Tak? Bardzo często też właśnie na takich warsztatach i seminariach są bardziej doświadczeni e-twinnerzy, którzy was szkolą, czyli między innymi właśnie ja, jak i moje koleżanki i koledzy i my też wtedy służymy pomocą. Tak? I często jest tak, że nawet właśnie zawsze zostawiam po sobie kontakt, prawda? I można do nas napisać i zagadać, czy właśnie możemy nawet dołączyć do waszego projektu i pomóc wam ten projekt poprowadzić. Właśnie te seminaria, mój pierwszy projekt i e-twinning z ambasadorem powstały na bazie działania jednej z naszych trenerek, Małgosi Woźniak, która pojechała z nami na seminarium jako uczestnik. Po prostu spodobał jej się pomysł jednej z uczestniczek. Założyła z nimi wspólny projekt, który nie dość, że skończył się odznakami jakości, to jeszcze zainspirował nas do stworzenia serii takich seminariów. Dokładnie. Ja tylko dodam jeszcze, bo teraz zajrzę jeszcze na drugi profil na Facebooku, pozdrawiamy Magdę Szyk-Wojtkiewicz, która się znalazła tam na zdjęciu. A racja, była na zdjęciu. Cześć, tak, Magda. Tak, ona jest na Facebookach, a Tomek jeszcze dodaje, że słuchajcie, uniwersalnym językiem to jest uśmiech, tak? I w projektach i twinning ich nie brakuje, bo są to rzeczy, które naprawdę, tak jak nauczyciele zostają bardzo chętnie wieczorami na spotkaniach, tak też, słuchajcie, dzieciaki bardzo chętnie w takich projektach pracują, tak? Jestem zwolennikiem pracy projektowej, niestety, jak to powiedział pan Karolak, jeżeli jeszcze nie oglądaliście Miłość do kwadratu, tak, że szkoła to ma nam nie sprawiać przyjemności, tylko i testy wszystko pokażą. Polecam ten fragment, wrzuciłem go nawet na grupę Zainspirowani, kto jeszcze nie widział. Tak, słuchajcie, e-twinning i projekty właśnie dają tę przyjemność, tą radość z edukacji. Możemy poszerzyć własne horyzonty, ale przede wszystkim właśnie, słuchajcie, naprawdę wspólne działania z dzieciakami to dość naprawdę świetna, słuchajcie, frajda.
dla wszystkich, nie tylko dla dzieciaków, bo ja przyznam się osobiście, nie tylko ja jestem taki, że naprawdę dobrze się bawię, jeżeli robię coś w vTwinningu z dzieciakami, jeżeli mam taką możliwość robienia i nie tylko w vTwinningu, bo tak naprawdę no akurat w moim przypadku jeszcze kilka innych projektów poza vTwinningiem, o czym dziewczyny wiedzą, bo na przykład jako anglista Stany Zjednoczone niestety nie wchodzą w vTwinning. I tego mi bardzo brakuje, a ja dość często ze szkołami ze Stanów Zjednoczonych też się kontaktuję. Tak więc słuchajcie, w międzyczasie wrzuciłem wam certyfikat zarówno na Facebooku, jak i na czacie na ClickMeetingu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to ostatnia szansa, żeby je zadać teraz. Oczywiście możecie męczyć zarówno mnie, jak i Monikę. Polecam, albo nie Monikę, Moniki nie męczy już dzisiaj. Wy nie wiecie, ale Monika ma troje dzieci i dwa psy. I zobaczcie, i nie jeszcze wiem, daje. To jest bardziej męczące. I jeszcze daje radę z nami dzisiaj tutaj siedzieć po właśnie, słuchajcie, po sesji webinarowej, za co Monice bardzo dziękuję, że się zgodziła, tytan pracy. To ja dziękuję za zaproszenie. Dobra, kolejne pytanie jeszcze mamy. Czy lider projektu dobiera sobie partnerów spośród zgłoszonych, czy partnerzy mogą dołączyć do wybranego projektu? To jest tak. Znowu, albo nie, Monika, bo ja tak ciągle gadam, to oddaję ci jako pierwszej. Jeszcze raz przeczytać? Musisz mi przeczytać jeszcze raz, tak, bo byłam pewna, że będziesz mówił i się nie skupiłem. A, dobrze, ale tak mówię, bo ja tak dużo mówię i więc mówię, żeby nie było, że cię zagadałem. Czy lider projektu dobiera sobie partnerów spośród zgłoszonych, czy partnerzy mogą dołączyć do wybranego tematu? Tutaj lider decyduje. Jeżeli on daje ogłoszenie, jeżeli on szuka partnerów, to spośród tych, którzy się do niego zgłoszą, to on wybierze tych, którzy będą jak najlepiej pasowali do tego, co sobie zaplanował, siłą rzeczy. To ja dodam tylko, że to jest tak właśnie, że jeżeli na przykład szukacie, nie spotkacie się ani na seminarium, albo w innej formie kogoś, z kim chcielibyście założyć projekt, są te grupy, o których wspominała Monika i są takie grupy ogłoszeniowe, gdzie właśnie, słuchajcie, wpisujecie sobie tytuł projektu, jakieś założenia tego projektu i taka tablica ogłoszeniowa. Hej, hej, na przykład planuję, nie wiem, projekt o stokrotkach i szukam ludzi, którzy mają dzieciaki w przedziale pierwsza, druga klasa szkoły podstawowej. W założeniu jest to i to tak sobie wymyślałem, kto chciałby zrobić ze mną ten projekt. No i tam zaczynają się ludzie zgłaszać. Tak, jeżeli na przykład prosiliśmy, żeby podali jakieś wstępne na przykład pomysły, to razem z pomysłami, jeżeli nie, rozmawiamy z każdym na tak zwanego priwa, tak? Każdy projekt zakładają dwie osoby, które muszą pochodzić z zupełnie innych szkół, tak? A później one decydują, czy do projektu jeszcze dołączają kogoś innego, czy nie, tak więc tak jak wspomniałem na początku, projekty bywają różne, są takie projekty, gdzie jesteśmy tylko my, pamiętam tutaj taki projekt, o którym rozmawialiśmy z naszymi ambasadorki, był Wilki Zając, gdzie były dziewczyny, tak, Aneta Wilk, dobrze pamiętam i tylko nie pamiętam. Renata Zając, o właśnie, bo drugiego imienia nie pamiętam. I były dziewczyny, a są takie projekty, gdzie naprawdę jest dość sporo osób przyłączonych i ten projekt jest na większą skalę. Na sam początek jednak polecamy te mniejsze projekty, tak? I jeszcze jedna ważna rzecz, chyba o której nie wspomnieliśmy, okres trwania projektu. Projekty mogą być nawet, słuchajcie, mogą trwać nawet cały rok, aczkolwiek niekoniecznie jest to sugerowane, szczególnie na początek, bo taki projekt potrafi dość mocno zmęczyć. Takie projekty, ale mogą być, słuchajcie, takie projekty tematyczne, krótkie, na przykład przed danymi świętami bardzo często są projekty, teraz były walentynki, więc można było taki szybki projekcik walentynkowy sobie zrobić, czy właśnie projekty trwające w okolicy miesiąca, dwóch, tak? I tak jak mówię, obecnie no, jesteśmy troszeczkę przy zdalnej edukacji, więc te dzieci zdają sobie z tego sprawę, że troszeczkę, że są znużone też komputerem, tak? Są znużone tymi lekcjami i być może ta niechęć do siedzenia dodatkowego przy komputerze może występować. Natomiast warto wplatać projekty w naszą podstawę programową, czyli w to, co realizujemy na co dzień. Tak, jeżeli jesteście czy nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, macie bardzo szerokie pole do popisu, czy nauczycielem danego przedmiotu, możecie, słuchajcie, połączyć to z realizacją podstawy programowej i z realizacją tematów, właśnie wplatając taki projekt. To nie zawsze muszą być zajęcia dodatkowe. O tym warto wspomnieć, prawda, Monika? Czyli możemy naprawdę to przeplatać z naszymi lekcjami, takimi standardowymi, uatrakcyjniając je w ten sposób. A co najważniejsze, jak w trakcie okaże się, że źle dobraliście narzędzia albo nie trafiliście z aktywnościami,
to po prostu to zmieniacie. Nie ma tak, że będziecie musieli na siłę realizować to, co sobie zaplanowaliście na początku. Wasi uczniowie to jest papierek lakmusowy waszej działalności. Jak oni źle reagują, to po prostu trzeba zmienić metodę, trzeba zmienić temat. Jeżeli będziecie ich słuchali i reagowali na bieżąco, to pamiętajcie, że e-twinning tutaj nie stawia żadnych ograniczeń. Możecie po prostu w trakcie projektu go przemeblować, zrezygnować z jakiejś aktywności, dołożyć kolejną, skrócić, wydłużyć, tak żeby były z tego pozytywne efekty, a nie męcząca dodatkowa praca. I tak na sam koniec wywołam jeszcze Beatę, która nas tutaj wspiera i słuchajcie, i dyrektorzy naprawdę lubią projekty e-twinning, ponieważ projekty e-twinning bywają medialne, dają rezultaty, które możemy pokazywać i którymi możemy się chwalić, chociażby w internecie, ale przede wszystkim słuchajcie, e-twinning to też taki bonus dla szkoły, bo poprzez realizację takich działań dodatkowych nasza szkoła zyskuje na atrakcyjności. Szczególnie właśnie, słuchajcie, dla dzieci. Tak więc. I dla rodziców też. Rodzice dla też zwracają uwagę na to, co macie w ofercie dla ich uczniów. Dzieci, przepraszam. Jeszcze tutaj mamy, że e-twinning może być relaksem dla uczniów przy komputerze. Pewnie tak. Znaczy każda inna forma edukacji, a nie tylko ślęczenie nad testami, tak? Czyli jakiś test portal, czy chociażby rozpracowywanie multibooka, to też i angażowanie przede wszystkim, tak? U naszych uczniów może być dla nich atrakcyjne. Szczególnie słuchajcie, że właśnie takie rzeczy jak escape roomy, grywalizacje, gamifikacje i tak dalej, to są rzeczy, które na co dzień są jakby stosowane i są częścią narzędzi e-twinning. Jeszcze tu przeczytam, żeby z Facebooka też nasi uczestnicy mogli jakby to usłyszeć. Beata napisała nam na czacie, my ostatnio podsumowaliśmy projekt z Grecją, na który zaprosiliśmy właśnie dyrekcję, nauczycieli, rodziców, uczniów i wszyscy byli zachwyceni. I właśnie to, o czym mówił Tomek, czyli ten uśmiech dzieci, zadowolenie i taka forma spełnienia również naszego zawodowego i przeciwdziałanie temu wypaleniu zawodowemu, prawda, które szczególnie teraz może być nasilone przy edukacji zdalnej. Również, słuchajcie, tutaj e-twinning może być taką odskocznią. Monika, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wam bardzo dziękuję za udział. Tak jak mówię, certyfikaty były wysłane. Jeżeli potrzebujecie, ja wkleję jeszcze raz, szczególnie tutaj na czacie, na Click Meetingu. Nagranie, słuchajcie, bo też jest ważne, będzie dostępne na YouTubie naszego partnera technologicznego, czyli Mentor System Audiowizualny. Stamtąd możecie je później sobie kopiować i chociażby podsyłać osobom, jakbyście chcieli kogoś przekonać do dołączenia do e-twinningu. A jak już się będziecie rejestrować, to Monika tam obiecuje szybko wklikiwać, żebyście dołączyli i żebyście mogli sobie przeklikać, słuchajcie, to, co właśnie dzisiaj pokazywaliśmy. Wiechna, prezentacja będzie wstawiona, tak jak powiedziałem, na profile facebookowe, dostaniesz i będziesz mogła wykorzystać ją na Radzie Pedagogicznej, a przed Radą będziesz mogła sobie jeszcze obejrzeć, słuchaj, filmik, tak, nagranie, to o czym mówiła przede wszystkim Monika, czyli tę merytorykę. Bardzo Ci dziękujemy za aktywny udział w naszym webinarze. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiamy i miejmy nadzieję do zobaczenia na jakimś seminarium kontaktowym, gdzie będziemy się uczyć fascynujących, ciekawych rzeczy. I na koniec też polecam duet tak zwanych dorożków. Panowie są po prostu rewelacyjni i genialni i są prawdziwymi fachowcami, jeżeli właśnie chodzi chociażby o takie rzeczy jak edukacja cyfrowa czy bezpieczeństwo. Tak więc e-twinning ma naprawdę fajnych ekspertów. Miejmy nadzieję, że będzie... Powiedział jeden z nich. Poglądał. Nie myślałem akurat o sobie, ale dobrze, dziękuję bardzo. Tak więc zapraszam Was serdecznie, obserwujcie e-twinning i tam naprawdę jak tylko będzie może, jak nas chyba poszczepią, to ruszymy już wszyscy z kopyta. Więc podejrzewam, że może nie wiosną, ale oferta tak zwana jesienna e-twinningowa będzie dostępna. Oby. Tego, ja też tego bardzo życzę. Dziękuję. Tego życzymy sobie i Wam również. Tak więc dzięki bardzo. I ogłoszenie parafialne chyba na koniec. Jeżeli uczycie w przedszkolu,
bo bym zapomniał, przepraszam. Jeżeli uczycie w przedszkolu, słuchajcie, za tydzień jest Gabriela Fejkiel i z tematem realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o wybrane programy multimedialne. A jeżeli ktoś chciałby nauczyć się OneNote'a w takim naprawdę profesjonalnym sposób, to w środę jeszcze mam taki ekstra webinar, na który stronę rejestracji Was przeniesie z Łukaszem Gierkiem, aż 3-godzinny. On jest co prawda płatny, ale to jest w bardzo małych grupach realizowane, gdzie przechodzicie krok po kroku właśnie pod okiem Łukasza, który jest MIE Fellow. Tak, i niestety już po. To były też ogłoszenia parafialne, które są na koniec. Tak więc bardzo dzięki, dziękuję Ci Monika i do zobaczenia. Zapraszamy Was w ogóle na webinar. I ja się bardzo cieszę, bo chciałem powiedzieć na koniec, zawsze to Monika jest moderatorem na tych wszystkich webinarach, w których ja biorę udział i ona pilnuje zawsze tego czatu, tych certyfikatów czasu i tak dalej, a teraz mogłem to być ja, czyli mogłem się odwdzięczyć. Do następnego razu. To tak. I do zobaczenia. Dokładnie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.